Nad nami w dalszym ciągu układ niżowy, który jest winowajcą dużego zachmurzenia i opadów deszczu. Aleksandra Kostka, zapraszam na aktualne prognozy. W nocy od Lubelszczyzny po Podkarpacie tylko 11 stopni. Poza tym od 12 do 14, a nad morzem porywisty wiatr. Tu i ówdzie mglisto. No i wszędzie deszczowo. Od Mazur przez Kujawy po Wielkopolskę i Śląsk lokalnie opady intensywne. Jutro przed południem słońca jak na lekarstwo. W całym kraju nadal deszczowe chmury, a do tego silniejszy wiatr na zachodzie i północy. Miejscami popada mocniej. Temperatura od 14 do 17 stopni. Po południu przeważnie 17-18 na termometrach, jedynie na Pomorzu Zachodnim 20 i tam stopniowa poprawa pogody. Poza tym chmury i deszcz, a do tego w centrum i na południu lokalne burze. W regionach południowych, a także na Warmii i Mazurach miejscami opady do 30 litrów wody na metr kwadratowy. Wiatr przeważnie słaby, na zachodzie i nad morzem silniejszy, a ciśnienie powoli rośnie. W środę od zachodu wyraźna poprawa pogody. Nad resztą kraju miejscami popada deszcz i od 17 do 21 stopni. Silniejszy i porywisty wiatr na północnym wschodzie. W czwartek do 23 stopni i jeszcze będzie się chmurzyć i padać od Podlasia po Lubelszczyznę, a im dalej na zachód, tym więcej słońca. A na koniec aktualna mapa jakości powietrza, a więcej prognoz tuż po wieczornych wiadomościach. Serdecznie zapraszam, życząc teraz miłego popołudnia. Do zobaczenia.